Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Jak widzicie, nareszcie udało mi się poradzić z problemem. No, to jest Skyrim, my jesteśmy w Białej Grani. Dzisiaj nareszcie po wszystkich problemach zaczniemy się właśnie zajmować może wątkiem głównym z wypoboczniakami. Szukamy kogoś w Białej Grani i zapłacimy dobry pieniądz za informację. Tie. Dobra. Pewnej kobiety, nie tutejszej, jest Redguardką, jak my. Nie używa pewnie swego prawdziwego imienia. Zapłacimy ci za wszelkie informacje dotyczące miejsca jej pobytu. W Białej Grani nie jesteśmy mile widziani, więc jeśli się czegoś dowiesz, będziemy czekać w Rorikstead. Dobra. Jeśli ją znajdziesz, będziemy w Rorikstead. W takim wypadku teraz, no nie będę więcej może marudził, gadał czy coś. Nie twierdzę, że jestem najlepszym kowalem w Białej Grani. Ten tytuł należy się Eorlundowi Siwowłosemu. Jego stal jest legendarna. Ja chcę tylko dostać szansę. Dobra, tak więc najpierw sprzedajemy. Miecze, hełmy, praktycznie wszystko, czego zapragniesz. Po czym oczywiście, jak już ogarniemy sprzedaż, może coś kupimy, przyjmiemy jakieś zadanie czy coś. Więc dobra, stalowa buława, 21 to nie jest dużo, ale zawsze lepszy niż nic. Stalowe strzały mogę sprzedawać już z delikatnym zyskiem, więc okej. Te jeszcze będę sprzedawał, dobra. Buty gromowładnych, do widzenia. Cesarska zbroja, do widzenia. Do widzenia. Delikatny zarobek zawsze, żeby trochę podładować sobie potem łobadżaka. A póki co jeszcze dialog, oczywiście całym dniem pracujesz w kuźni, który udostępni nam zadanie, które w sumie będzie przydatne później, ale no, ważne, że udostępni. Zgadza się. Muszę to robić, jeśli chcę być kiedyś tak dobra jak Eorlund Siwowłosy. Tak się składa, że właśnie skończyłam moje najlepsze dzieło. To miecz. Wykułam go dla Jarla Balgrufa Większego. To niespodzianka i nie wiem nawet, czego przyjmie, ale... Słuchaj, możesz zanieść ten miecz mojemu ojcu, Proventusowi Avenici? Jest zarządcą Jarla. Będzie wiedział, kiedy wręczyć mu tę broń. Okej. Dzięki. Dobra. Zajrzyj do sklepu, jeśli będziesz czegoś potrzebować. My zrobiliśmy wszystko, co trzeba. Prawie, tak, zapomniałem się sprzedać smocze łuski i smocze kości. Chcesz wyrządzić komuś krzywdę, czy lepiej się chronić? Nie można jej tego sprzedać? Okej, dobra, to ciekawe. Dlatego nie sprzedałem, dobra. Ja, bo ogólnie mówiąc, zawsze kojarzyłem, że można było je sprzedawać. W takim wypadku pójdziemy do sklepu wielobranżowego. Witam cię. Sklep wielobranżowy Bellatora. W sumie sklepik, który można powiedzieć jest moim ulubionym i najbardziej znienawidzonym jednocześnie. W razie jakichś pytań, zawołaj mnie. Mówię dlatego, że on zawsze z nieznanych mi powodów wysyła za mną zabójców, no ale dobra. Wszystko jest na sprzedaż. Wszystko. Gdybym miał siostrę, ją też bym sprzedał. Nawet tak nie mów, Bellator. Różnorodne towary. A teraz skupmy się może na tych ciekawszych rzeczach, czy masz cokolwiek? Powiem szczerze, spodziewałem się lepszych rzeczy, no, oczywiście poza szatami, ale na nie mnie nie stać jeszcze na obecny moment. Okej. Fajne są rzeczy, jak już mówiłem, ale no nie wiem, czy jest to jakoś szczególnie potrzebne. No i przejdźmy teraz do tego, co mnie najbardziej interesuje, czyli kryształy. Puste kryształy, bo jednak pełne są dosyć drogie. Ale czy ja wiem, czy wezmę te drobne? Nie, raczej jest przesada. I nareszcie, smocze kości, smocze łuski. Zarobek w sumie taki, że na polowanie na smoki to będziemy mogli się na tyle wzbogacić, żeby kupić co zechcemy, kiedy zechcemy. Wróć kiedyś. Ja na pewno wrócę. Dobra. Łabaczek ma jeszcze trochę baterii. To przy okazji w... Znaczy przystani... Nie wiesz nic o po prostu dokupimy parę naładowanych kryształów i tyle. Nie mów mi nic o cierpieniu. Nie, yeah, kolejny zadanko. Mój syn wybrał, po której stanąć stronie, ale wybrał kiepsko. Teraz go nie ma. Prawa wojny. Im szybciej pogodzisz się z jego stratą, tym lepiej. Nigdy nie pogodzę się z jego śmiercią. Mój syn żyje. Czuję to w sercu.
Powiedzcie mi, wojownicy, gdzie on jest? Dlaczego więzicie mojego Toralda? Wierzysz tej dobra, mniejsza z tym, już nie będę nawet się wsłuchiwał w dialogi, tak długo to zajmuje i w ogóle. Idziemy po prostu zająć się swoimi sprawami. Tyle w sumie. Proszę pana, da mi pan monetę? A, oczywiście. Tylko jedną sztukę złota, proszę. O, dziękuję. Niech bogowie mają cię w opiece. Czemu żebrze i w ogóle to pogadam kiedy indziej? Kiedy indziej czytajcie, kiedy w końcu zdobędę już własny dom, żeby móc ją adoptować. Chociaż nie wiem, czy chciałbym, by wychowywał ją ork. Strażnicy ciągle mówią o ale mniejsza z tym. Po prostu idziemy. Oczywiście nie wiadomo, czemu nazwy mam niektóre po angielsku. No i skupmy się już na tych ważniejszych sprawach, jak właśnie ta rozmowa. Niech zgadnę. Ktoś ci ukradł słodką bułkę? Nie, ale ja kogoś zamieniłem w słodką bułkę, więc... Uważaj na słowa. Dobrze, nareszcie jesteś. Jarl cię oczekuje. Dobra, dobra. Pracuję jako zarządca dla Jarla Balgrufa. Dobra, mam dla ciebie miecz od swojej od córki. Adrianne? Ach tak, to musi być ta broń dla Jarla. Biedne dziewczę. Tak bardzo chciała udowodnić, że się nadaje. Przedstawię to Balgrufowi, gdy będzie w bardziej ugodowym nastroju. Dziękuję. Proszę, przyjmij w zamian tę garść monet. A twoje zadanie dostaje się niewiele, no ale... Mniejsza z tym... Ale po prostu dostaje się trochę i przy okazji jedną bardzo fajną funkcję. Właśnie to później... o tobie rozmawialiśmy. Mój brat prosi cię na słowo. I co się stało w strażnicy? Był tam smok? Mhm. Wiedziałem, że mogę liczyć na Irilet. Ale musi być w tym coś więcej. Mhm. Dobra. Smocze dziecię? Co wiesz o smoczym dziecięciu? Nie są wyjątkiem. Siwobrodzi najwyraźniej są podobnego zdania. I w obrodzi? Mistrzowie drogi głos. Nie, akurat nazwa, nie wiem czy dobrze przetłumaczona. Zresztą nie, pewnie tak. Ale no, jeśli w obrodzi, tak ciekawostka, nie jest nazwa przypadkowa. Wszyscy ludzie, którzy tam są, mają siwe brody, więc nazwa adekwatna. Podobno smocze dziecię jest obdarzone głosem, zdolnością koncentrowania energii życiowej w tuum, albo krzyk. Jeśli naprawdę jesteś smoczym dziecięciem, mogą nauczyć cię korzystania z tego daru. Nie dotarł cię grzmiący dźwięk, gdy otwarły się przed tobą wrota białej grani? No dotarł, nie marudź się już. Siwobrodych, wzywających cię na wysoki Hrodgar. Coś takiego nie miało miejsca od wieków co najmniej. Od kiedy sam Tiber Septim został wezwany, kiedy był jeszcze Talosem z Atmory. Hrodgarze, uspokój się. Co ten cały norski nonsens ma wspólnego z naszym gościem? Nie bym na ciebie nakrzyczał za to zdrednie. Norski nonsens, ale no niestety nie mogę, bo mnie zabiją. O tym by miał być, jak mówią, smoczym dziecięciem. Norskie bzdury? Ty nadęty ignorancie. To nasze święte tradycje, wywodzące się z czasów pierwszego cesarstwa. Hrodgar, nie bądź taki surowy dla Avenciego. Oczywiście nie chciałem nikogo urazić. Po prostu nie rozumiem, czego mogą od niego chcieć siwobrodzi. To sprawa siwobrodych, nie nasza. Cokolwiek się stało po tym, jak smok zginął z twojej ręki, obudziło to coś w tobie, a siwobrodzi to usłyszeli. Skoro oni uważają, że jesteś smoczym dziecięciem, to kimże jesteśmy, by się spierać? Lepiej natychmiast iść do wysokiego Hrodgaru. Nie idę. Nie można ignorować wezwania. Ja nie będę ukrywał. Nie mam zamiaru tam iść w najbliższym czasie. Wiecie, mam ważniejsze sprawy jeszcze. Wiesz, typu chociażby Gwiazda Azury. Ponownie przejść 7000 stopni. Wiesz, że kiedyś odbyłem tę pielgrzymkę? Tak, wiem, że o tym opowiadałeś mi milion razy. Wysoki Hrodgar to bardzo spokojne miejsce. Bardzo odizolowane od utrapień świata. Ciekawe, czy siwobrodzi zauważą, co się tu dzieje. Wcześniej niestety będą musieli. Tyle ci mogę Balgrufie obiecać. Nieważne. Idź do wysokiego Hrodgaru
Ucz się od siwobrodych. Smocze dziecię, dziękuję za oddanie wielkiej przysługi mnie i mojemu miastu. Korzystając z mojego prawa jako jarla, nadaję ci tytuł Tana Białej Grani. To największy zaszczyt, jakim mogę cię obdarzyć. Przydzielam ci Lidię jako osobistego huskarla oraz tę broń z mej zbrojowni, stanowiącą symbol twojego urzędu. No nareszcie. Powiadomię też strażników o twym nowym tytule. Teraz nie mogą traktować cię jak zwykłego śmiecia, prawda? Smocze dziecię, to zaszczyt, że jesteś tanem naszego miasta. Wracajmy do interesów, Prowetusie. Nadal musimy bronić miasta. Dobra. Tak, mój panie. Zobaczmy przy okazji, co to za brońka będzie. Serio żelazna. Albo to oznacza, że mamy za niski poziom, albo po prostu jest jakieś takie pechowe. Zazwyczaj to było stal, ale dobra, mniejsza z tym. Przybywasz do Smoczej Przystani, by przedyskutować obecne zmagania. Gadajmy, nie. Ten przeklęty konflikt spowodował, że ostatnio nikt nie ma czasu poświęcać się swym pasjom. Jan, chyba tak. Technicznie rzecz ujmując, oczywiście. W mieście jest też kapłan, kapłanka, alchemik i wiele innych osób, które coś potrafią. O, to mi o czymś przypomina. A propos alchemików, mam solę mrozu dla Arkadii. Poprosiła, bym zdobył dla niej trochę do jednej z jej mikstur. Możesz jej to dostarczyć? Arkadia z pewnością cię za to wynagrodzi. No dobra. Dobrze. Ty się lepiej ode mnie nadasz do takiej pracy fizycznej. I przy okazji jeszcze zobaczmy, czy ma w końcu jakieś fajne... Dalej zaklęcia dla wszystkich, którzy potrafią z nich zrobić użytek. Właśnie, czy ma jakieś fajne kryształy, bo w sumie... To mamy, no oczywiście to jest super, ale... Dobra. Dwie drobne biorę i pomniejszy kryształ. Do widzenia. Wiesz co? Jeśli masz... Zobaczmy, jak to wyjdzie. No sporo baterii. Może nawet poradzimy sobie teraz z nekromantami. Jak mówiłem. Prowentusie, musisz mi pomóc. Trzeba przekonać mojego brata, żeby wspomógł wysiłek wojenny. O. Co chcesz, żebym zrobił, chrągarze? Jarl jest twoim bratem. Nie mogę kwestionować jego decyzji. Nie proszę o sprzeciwienie się jarlowi, tylko o otwarcie mu oczu. Ciekawe, w jakiej sprawie? O zwrócenie jego uwagi ku wojnie. Jesteś jego zarządcą, posłucha cię. Nie chcę mieć nic wspólnego z twoimi intrygami, chrągarze. Jeśli masz coś do powiedzenia jarlowi, powiedz mu to sam. Czemu się w ogóle jest jakiś dialog, bo nigdy z nim wydam? Panów, mój panie, czy mogę na słówko? Nie, jednak coś jest. Masz 60 sekund, ruszaj. Myślę, że nadszedł już czas na kolejne publiczne wystąpienie. Być może przemówię do bywalców karczmy pod chorągwianą klaczą. A może odwiedzę Jorvaskr. Obserwuj niebo. Wojna puka do mych bram, a ty proponujesz mi coś takiego? Odejdź! Tak, mój panie. Dziwne, nigdy nie słyszałem tego dialogu. Nie jestem człowiekiem. Jestem bronią w ludzkiej postaci. Wystarczy mnie wyjąć i skierować w stronę wroga. Okej, dobra, fajnie. Może spotkamy się na polu bitwy. Módl się, abyśmy stali po jednej stronie. Teraz nareszcie idziemy po w sumie najważniejszą postać dla mnie obecnie. Jestem twym huskarlem z nadania jarla. To zaszczyt ci służyć. Prowadź. Dobra. W takim wypadku, dzięki temu, że mamy już Lidię, to teraz na pewno pokonamy nekromantów. A oznacza to mniej więcej tyle, co w sumie to, że nareszcie będę miał gwiazdę. Którą wersję? Nie wiem. Ale prawdopodobnie wezmę zwykłą gwiazdę Azury, żeby móc dowolne potwory sobie zmieniać w duszę. Chociaż nie przeczy, czarna gwiazda też ma swoje uroki. Ale o tym później może. Bo ci idziemy zdobyć zepsutą gwiazdę. Taki delikatny spoilerek, no ale... To jest raczej jasne, że takie proste to nie będzie. Dobra. I żeby nie było, wiem, że niektórzy mogą myśleć, co ty robisz, towarzysz na challenge'u tylko po tym Jacka, no ale... Wierzcie mi. I tak się już zgodziłem na coś takiego. I bez mojej własnej inicjatywy, a z drugiej... Takiemuś tak, powiedzmy, szczerze, pomału utracę wiarę w to, że przejście gry tylko Jackiem jest sensowne, możliwe. Tak więc po prostu rozumiecie, no towarzysz to jeszcze nie jest złamanie reguł całkowicie czy coś. Dobra, zobaczymy co się stanie ze szkieletem. O, krab. No niestety.
nie udało się, więc... A, kolejni, oczywiście. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze jeden niedoświadczony został. Oczywiście, musiało go wyzdrowić. No cóż. Ciekawie. Nie przeczę, bardzo ciekawie. A ja w sumie wykorzystam okazję. Więc takie rzeczy powinienem móc łatwo sobie podbić. W sumie umiejętności. Dobra, nie. Nie mija z celem. Co? Dobra, już nie ogarniam, co się chyba stanęło się. Ale tak czy jak dzięki Lidli mamy szansę to przejść. Przy okazji chyba zrobiłem jakąś szatę, to... A, i przywracania. Szkoda. Nie ukrywam, gdyby to była szata destrukcji, byśmy mieli już znacznie łatwiejszy czas, przyjemniejszy czas używając łabrzaka. No dobra. A póki co musimy iść naprzód. I okej, okay, drzwi prowadzą w kilka miejsc. Okej, okay. Na razie wroga zostawię Lidii. Najprościej w świecie, nie chcę się aż tak męczyć. Zobaczmy, co my tu mamy. Pamiętam, że tu chyba byłem raz, może. Czy ostatnio jakoś, nie wiem, czemu mi się tak kojarzy. Ale dobra, mniejsza z tym. Co my tu mamy? Czosnek, okej, okay, mikstury zdrowia, regeneracji. Spodziewam się, że tu będzie więcej. No dobra, co ja będę się tym teraz zajmował? Mój główny cel jest całkowicie odmienny. Jest nim w sumie zdobycie właśnie gwiazdy. Dobra. Okej, okay, jest nekromanta. Chyba ktoś sobie wezwał coś? Co? Wilk? Czy ja czegoś nie rozumiem? Kubka popiołu, niestety. Gdyby to nie było kubka popiołu, to może by się udało zrzucić kropkę duszy, coś dostać. A tak to muszę tylko w ten sposób rzucać i liczyć na to, że... Powoli, bo powoli, ale się po prostu będzie ładowało mi moje umiejętności w... się nazywało, no, w... Nie pamiętam nawet polski nazwy tej szkoły magii. Chyba to nawet przywołanie jest, czy coś. No dobra. Dobra, Lidia, zajmij się tym, dzięki. Jak mówiłem, wiem, że dla niektórych z was to może być delikatny cheat i w ogóle, ale skoro ja nie mogę to korzystać z niczego takiego, to wiecie, wezmę chociaż towarzysza na chwilę. Później on dostanie bronię jakieś tam z pułapką dusz, żebym po prostu łatwiej mógł zbierać wszelkiej maści właśnie, no wiecie, dusze do wszystkiego. To, że mam dostęp do czaru pułapka dusz, to, że mam dostęp do innych rzeczy, nie oznacza, że teraz będzie super łatwo. Dobra. Mniejsza z tym, jest tutaj coś wartego uwagi? Chyba nie. Okej, okay, przeciw. Nawet nie jeden. No niestety, nie, wszystko co ja mogę robić przeciwko nim, to jest krzyczenie. Na nic nekromantów to zaraz tak bym dostał. Tej. Więcej cię nie stać? O, z magicznej pułapki było po prostu prawie. Ja teraz mówię tak, wiem, że nie powinienem bić z pięści, no ale ten jeden wyjątkowy raz to zrobiłem. Oki sztylet. No, nie. Nie wierzę. No to widzimy się w sumie... Za chwilę? Ja, chyba tak. Też nie, dobra. Jesteśmy prawie na miejscu, to tam nie trzeba robić cięć. Teraz zauważam, że jest jedna skrzynia, którą nawet nie przeszukałem. Oj, uwielbiam się skrzynią. To o, chyba lepiej będzie w ten sposób to już otwierać, będzie szybciej. Pewniej. Dobra. Trochę podładowanie łabaczaka zawsze na propsie. Teraz idziemy. Oczywiście jeszcze muszę tylko wyciągnąć stalowy miecz z garnka. Też nie wiem, kto normalny miecz, taki potężny, stalowy, piękny sobie trzyma w garku. Dobra. Nie moja sprawa, dobra. Żebym szybko ze mną zapisał. Zanim się zorientują, co... No oczywiście, tak po prostu już stoją i...
Standard. Oni mogą pluć we mnie ile chcą, ja nie mogę im nic zrobić, bo oczywiście... Ja się zapisałem na ten challenge. No, ja naprawdę z tego nie rozumiem. Jak mam pokonywać kogoś, kto ma zwykłą tarczę przeciwmagiową. No nie wiem, detrycznego artefaktu, który w teorii powinien być w stanie rozgromić takich... Nie, ja muszę wczytać, nie mogę marnować strzału nadpowiedniczego na obecny moment. Dobra, Lidia, chodź. Nie mamy wieczności. Tam są wrogi. Bardzo groźne wrogi dla mnie. Nie wiem. Może naprawdę długo skupiłem się na tym, żeby zdobyć zaklęcie tego spętanego sztyletu, czy jakoś tak, wiecie, no ten sztylecik, co można sobie wyzywać do drugiej ręki, po prostu skupiać się na tym, żeby go używać przeciwko czemuś, co jest niemożliwe do zranienia łomżakiem jakichś nekromanci. Ewentualnie wezmę zwykły żelazny sztylecik, ale... chyba lepszy byłby właśnie, powiedzmy sobie szczerze, tamten sztylecik taki, no, przyzwany do stalowy, ten żelazny da się ulepszyć, jeszcze by się chciało go ulepszać, czy coś, tym. Wie tym tamtym, to przynajmniej nie będę miał problemów. Najprościej w świecie, skoro ma obrażenie jakie ma, nie da się go ulepszyć jakimś kowalstwem czy coś, chyba. Więc będzie lepiej. Dobra. Ale teraz oczywiście jak jest okazja, to... Aha. Serio? Dobra, cicho. Nowa wolność, jak jakby był więziony. Znowu jestem przeciążony, co tym razem. Dobra, wrzucimy znowu to. Nie ma co czekać. Halo, Lidia. Dobij, a nie. No jasne. Dobra, szybciej. Nic wartego uwagi. Zapis. Okej, drzwi zamknięte na klucz. To będzie ciekawe. Jasne, musiałem złamać. O, okej. Jest dobrze. A tutaj jest coś wartego uwagi, czy jak zwykle. Idę gdzieś po prostu po to, żeby iść. Okej, mikstury magii jeszcze może się okazać, że będą potrzebne kiedyś. No, czapka, ale będą jakieś inne rzeczy. I skrzyneczka z drobnym klejnotem. Dla samego klejnotu warto było tu przyjść. Chociaż... Tego co widzę, to nie jest jedyny. Najczarniejszy mrok. Dobra, nieważne, nie będę nadczytał. Leci sporo z tych elementów. Fragment klejnotu duszy? Co? Jak fragment? Obawiam się, że tutaj chyba czegoś nie ogarniam. Chociaż, dobra, bardziej niż nie ogarniam, to nawet nie pamiętam, powiem szczerze. Okej. Naprawdę, nie kojarzę, że istnieją fragmenty kamieni dusz. Okej, komoda. Szybko. I dobra. Byłem. Niestety wygląda na to, że będziemy mieli jeszcze długą drogę przed sobą. Żeby nie było, ja nie gram tak dużo w Skyrim, żeby pamiętać ile się tak naprawdę zostało, więc... Ja tylko spekuluję, że będzie tego jeszcze dużo. W ogóle do tej pory nie wiem, czemu tak dużo mączki kostnej i innych rzeczy się z przeciwnikiem zdobywa. Czy nie to, że mi to przeszkadza, czy coś, ale... Pamiętałem, że było tego dużo mniej. Teraz tak jakby, nie wiem, ta gra... propagowała jaką nekromancję? Alchemię. Jakoś szczególnie. Co teraz? Dobra, w sumie nie było tematu. Kolejny. Sztylecik, szkielet. Tym razem tylko jedna mączka kostna. Dobra, skrzynka. Dobrze, mamy kolejną duszę do wrzucenia w kija. Dalej nie wiem, jak to otworzyć. A, dobra, mniejsza o to. Związanie było obok, oczywiście ślepy. Zapis kolejny. No i lecimy. Redens, awangardy. Tak nie wiem, czemu mi się skojarzyło, więc... Jeśli ktoś wie czemu, skąd, jak, gdzie, po co, to fajnie, jeśli nie, to nie martwcie się, jak już sam powtarzałem, też nie wiem. Dobra. Suwa, drewniane drzwi. I...
I że to wszystko, co ty przeprowadziłem, było niepotrzebne? Niestety na to wygląda, niepotrzebnie się męczyłem z nekromantami. Dobra, mniejsza o to, idziemy. Okej. Dobra, już naprawdę nie ogarniam. Ale spokojnie, jak już mówiłem, ja... Zapotrzebuję więcej dusz. Ostatnia ofiara umarła, zanim można było zebrać esencję. Okej. Może jednak dobrze trafiłem? Halo Lidia, fajnie byłoby, gdybyś, no nie wiem, wyciągła miecz. Oczywiście. Nie chciał Azura przeklnie. I mówi to ktoś, kto ukradł gwiazdę Azury. W sumie. Może on bezpośrednio nie ukradł, ale... Zamiast mu zwrócić w tej całej Azurze. Co on będzie krzyczał, a nie chciał Azura przeklnie, kiedy sam w sumie jestem złym? Może tak chyba to nazwać. Dobra, mniejsza o to. Mam coś wartego wyrzucenia? Tak, dobra. I zapis, póki jeszcze mam trochę życia. No i kolekcjonujemy dalej klejnoty. Ich kawałki. No nie wiem, bo to są te kawałki, tak powiem wam całkowicie szczerze. Ponownie. Ale co ja się będę przejmował tym procesem? Po co ten pośpiech? No, w sumie, no nie wiem, może dlatego, że mi zależy na czasie. Jak jesteśmy już w takiej sytuacji, że jestem w sumie dosyć ranny, to co ja będę oszczędzał. Jestem leczniczy. A, i przy okazji jeszcze taka jedna sprawa. Jeśli ktoś z was twierdzi, że trochę się, powiedzmy, zdrętwiłem, czy jak to inaczej nazwać, w swoim sposobie gadania i w ogóle, to wybaczcie, ale spora przerwa od nagrań robi swoje. W sumie pomiędzy tym filmem, który widzicie teraz, a ostatni, który wrzuciłem, to jest... Oj. W sumie nawet nie powiem, ile czasu minęło, bo już nie pamiętam, kiedy go nagrałem. No na pewno to było... Też w lipcu. W sumie też w lipcu, dobra. Właściwie mówiąc, to było w lipcu. Ale kiedy konkretnie, to nie pamiętam. Chyba. Dobra, mniejsza o to. Trzeba wyrzucić parę szkieletów, tak swoją drogą. Ej, tyle powinno wystarczyć. Próg? Nie widzę. Ale w takim razie zajmijmy się drzwiami. W sumie... I to są takie fajne, można na nich trochę eksplozji nagromadzić i złamać wszystkie wytrychy przy okazji. I w sumie tak swoją drogą, nie wiem, czy o tym mówiłem, ale ponoć istnieje mod, przynajmniej nawet nie ponoć, sprawdziłem, i istnieje serio, który automatycznie, że tak nazwę, gwarantuje, nawet posiadając umiejętność 10 w wytrychach, da się otworzyć każdy zamek bez złamania chociaż jednego. To jest tak bardziej cheat niż sam w sobie modon, po prostu najprościej w świecie. Nad zamek daje wskaźnik, który po prostu idealnie pokazuje, gdzie jest prawidłowe miejsce do otworzenia danego zamku. Nie wiem, czy warto siedzieć przy tym dalej, pokazywać wam, jak się męczę z drzwiami, chociaż dobra, powiedzmy, że wyjątkowo tym razem jeszcze będę na tyle grzeczny, że no, pomęczycie się razem ze mną. Ale już w następnym odcinku no postaram się, żeby po prostu ewentualne takie rzeczy powycinać. Nie ma wroga, to kolejne drzwi. Nie. Czyżby nie. No to teraz może? Walnie w tą stronę. O, jest. Super. No nawet nie wiem, po co się tym zajmuję, ale... Dobra, mówię, że nie wiem, a w sumie najszczerzej w świecie, że wiem, najprościej w świecie. Bo to jest taki sam jak zazwyczaj. Minimalnie. Teraz pytanie, czy pękł, czy po prostu było źle ustawione. Teraz już nie wiem. Tak, czyli minimalnie zabrakło. Dobra, mam już 20 w otwieraniu zamków. W sumie niby niewiele, ale z perspektywy, że zaczynaliśmy, nie pamiętam, czy od 10 czy 15, to jest nieźle.
Dawno nie rzucałem niczego z Bobjacka, to spróbujemy ten razem. Jedna dusza dla pana. W końcu znaleźli kogoś takiego porządniejszego. Aha, jak on już zrzuci tarczkę, to nawet od tyłu nic mu nie zrobię. Proszę. Dobra, uczyń nekromancy, zobaczmy, co ma czarny klejnot duszy. No i to ja rozumiem. Teraz będę mógł w sumie największą duszę, jaka istnieje, sobie wziąć. Dobra, po prostu zabieram w sumie te sztylety. Dwie. I w sumie, skoro jest tak, a nie inaczej, proszę. I nekromanty, czy udało mi się napełnić jego duszą kryształ, czy nie? Oczywiście, że nie, bo po co? Ale jeśli nie jego, to jakimś innego człowieka potem się złapie. W sumie taki czarny kryształ nie będzie nic warty, jeśli wezmę czarną gwiazdę. No wiecie, z perspektywy tego, że prawdopodobnie wezmę gwiazdę Azurę, nie czarną gwiazdę, to będzie dobrze. Bo łapanie takich pojedynczych nawet dusz ludzkich daje w sumie efekt lepszy, niż by można było się spodziewać, jeśli chodzi o ładowanie czegokolwiek. Kolejny zapis i idziemy, miejmy nadzieję, że już do końca. I że trafiliśmy. Pamięta gwiazda Azury. Valen? Dobra, nie wiem, czarna gwiazda. Dobra, nie chcę mi się tego czytać. Tylko najpierw odbierzemy oczywiście piękną nagrodę. Graż za bardzo sugeruje, że powinienem pomyśleć o jakiejś spętanej zbroi. Jakiejś zbroi... No... magii. Spętanej broni, tak. Nawet mam miecza. Dobra. A mniejsza z tym. Wychodzimy do Skyrima. Tym razem... bez większych ceregieli. Ja mogę powiedzieć, dziękuję bardzo za uwagę. Pomiędzy tym odcinkiem następnym, może, nie wiem, nagromadzę trochę dłuższy czy coś. Ale na razie niczego takiego nie planuję. I w sumie fajnie by było, gdybyście sami napisali, którą gwiazdę byście mi polecali. Przy czym pamiętajcie, że bóg związany z tym, że gwiazda czarna może łapać wszystkie dusze. No, dzięki tym młodom paczogennym, że tak nazwę, który posiadam, już nie istnieje, więc albo tylko na czarne dusze, albo tylko na pozostałe. Ja już, jak widzicie, zrobiłem stabilny zapis, no i już całkowicie mówiąc, to tyle, dziękuję, do widzenia, pa pa, trzymajcie się, ej.